W pierwszym wolontariackim webinarium realizowanym w ramach projektu Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat, realizowanego w ramach dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Gościem dzisiejszego spotkania jest Michał Ciesielski, koordynator wolontariatu w Stowarzyszeniu Pomost w Regionalnym Centrum Wolontariatu Centerko. Twoja przygoda z pracą koordynatora pracownika biurowego jest bardzo ciekawa, interesująca. Zanim stałeś się pracownikiem etatowym, byłeś wolontariuszem. Jak wspominasz tą swoją historię? Historię związaną z wolontariatem wspominam bardzo miło. Zaczęła się ona około 2011 roku, kiedy szukałem nowych wyzwań, nowych zadań dla siebie. Trafiłem do Centerko. I zapisałem się jako wolontariusz. Następnie podejmowałem różne akcje wolontarystyczne, długoterminowe. Podejmowałem wolontariat akcyjny. Po pewnym czasie spodobało mi się tutaj i zapisałem się na staż, który odbywałem w Centerko. No i po pewnym czasie zostałem pracownikiem, więc można powiedzieć, że od wolontariatu. Poprzez staż aż do pracownika centerko, z którego jestem bardzo zadowolony. I taka modelowa ścieżka, właśnie e, rozwoju. A e, jaki wolontariat e, wspominasz najmilej i na czym on polegał? E, najmilej wspominam wolontariaty długoterminowe, gdyż mogłem dłużej w nich działać, poznać pracowników organizacji, w której byliśmy razem z innymi wolontariuszami. Czy beneficjentów naszego wolontariatu. Trudno mi jest powiedzieć o jednym takim, mm. który bym najmilej wspominał, ale na pewno miło było w DPS-ach wśród osób starszych i w przedszkolu wśród dzieci. Chociaż przyznam, że w przedszkolu to był najtrudniejszy wolontariat, w jakim brałem udział. Najtrudniejszy czy najcudniejszy? Najtrudniejszy. Najtrudniejsza: dlaczego? Dlatego, że y, trudno było zapanować nad y, dziećmi. Jak, nie, jak byliśmy sami jako wolontariusze, nie było przy nas y, asystentki wolontariatu albo koordynatorki y, z przedszkola, to dzieci y, y, robiły co chciały. Trudno było nad nimi zapanować i naprawdę podziwiam panie z przedszkoli, które dają radę i wiedzą, jak z dziećmi postępować. Y, czy ten wolontariat, też mm, wolontariaty? Pomogły ci odkryć Twój potencjał i właśnie rozwinąć tą karierę zawodową, którą obecnie realizujesz? Tak, dzięki udziale w wolontariatach różnych odkryłem swoje różne mocne strony, poznałem dużo ciekawych ludzi, sprawdziłem się w nowych sytuacjach, w nowych okolicznościach. I dzięki temu myślę, że będę lepszym asystentem wolontariatu, gdyż będę mógł pomóc i podpowiedzieć przyszłym wolontariuszom coś z własnego doświadczenia. No właśnie, w projekcie Aktywizacja Osób Chorujących Psychicznie będziesz pełnił funkcję takiego koordynatora, asystenta wolontariuszy, osób chorujących psychicznie. Na czym będzie polegała Twoja funkcja? Jakie będą Twoje obowiązki w tym, w tym projekcie, w tym, w tym zadaniu? E, jako asystent e, wolontariuszy w projekcie na pewno pomogę e, przyszłym e, wolontariuszom e, dobrać odpowiednią placówkę e, zgodną z ich oczekiwaniami i predyspozycjami. Wybierzemy odpowiednią regularność chodzenia na ten wolontariat, dostosowaną do ich indywidualnych możliwości i predyspozycji. Mhm. Będę również asystował w trakcie pełnienia pracy wolontariackiej, jak i na początku w dojeździe do miejsca docelowego. W razie czego, gdyby były jakieś problemy czy wątpliwości, jak działać, jak pracować wolontarystycznie, to te wątpliwości rozwieję, pomogę, zainspiruję. I wspólnie damy radę w każdym miejscu, w które będziemy jeździć. Ym, czy yy, można jeszcze dołączyć do tego projektu? Jeżeli tak, to w jaki sposób yy, można tutaj się włączyć w te działania? Chodzi mi o przyszłych wolontariuszy. Tak, można jeszcze włączyć się do projektu, do czego serdecznie zachęcamy. Yy, wystarczy yy, przyjść do nas do Centerko. I wypełnić formularz zgłoszeniowy, ewentualnie zrobić to przez naszą stronę internetową centerko.org. W dziale aktualności jest informacja na ten temat, i formularz zgłoszeniowy będzie pewnie podlinkowany pod filmem, do czego serdecznie zapraszam. A jakie wsparcie otrzymają wolontariusze? No, bo będzie oczywiście wsparcie i pomoc asystentów, koordynatorów, ale czy oprócz tego jeszcze coś jest przewidziane w ramach projektu, co pomoże wolontariuszom w ich, ich, ich codziennej pracy i e, pełnieniu obowiązków wolontariusza? Tak, będzie wsparcie opiekuna merytorycznego, mhm. czyli Twoje. E, będzie wsparcie e, psychologa, do którego będzie można e, chodzić i wszelkie wątpliwości rozwiewać. E, przed, przy, przed rozpoczęciem e, udziału w projekcie i chodzenia na wolontariat będzie można Przejść jako koordynator, jako przyszły wolontariusz, szkolenie przygotowujące 12-godzinne. Dla wolontariuszy będzie to szkolenie trzymodułowe, dla koordynatorów będzie to szkolenie dwumodułowe będzie bezpłatny pakiet materiałów szkoleniowych. Także myślę, że będzie kompleksowa pomoc y, dla przyszłych wolontariuszy i kandydatów. Mm -hmm. oczywiście, mnóstwo fajne no i zabawy podczas już samego oczywiście. wolontariatu. Także, jeżeli y, jeszcze się zastanawiacie, to nie czekajcie ani chwili, bo już niedługo ruszamy z wolontariatami. E, nie mamy limitu wiekowego. Nie mamy specjalnych wymagań, wystarczy opinia lekarza albo Waszego terapeuty, że wasz stan zREA pozwala na podjęcie takiej aktywności i wtedy traficie do Michała albo do Magdy i będziecie mogli działać we wszystkich obszarach pomocy społecznej i nie tylko. No właśnie. Mamy już tego wolontariusza i sobie tam działa, wy, wy mu pomagacie i ten, ten wolontariat ma odgrywać e, rolę taką, takiej terapii i rehabilitacji. E, w jaki sposób wolontariat wpływa właśnie na dobrostan osób chorych psychicznie, w jaki sposób e, e, ta terapia jakby się realizuje i pomaga tym ludziom w odzyskaniu e, właśnie kontroli nad, nad codziennym życiem, nad funkcjonowaniem i, no i takim właśnie ogólnym dobrostanem i dobrym samopoczuciem. Moim zdaniem, wolontariat e, po pierwsze aktywizuje, zmusza do wyjścia z domu, e, dojechania do miejsca docelowego, e, działania z ludźmi, e, młodymi dziećmi czy seniorami, dokumentami lub zwierzętami, e, poznawania nowych miejsc, e, e, odkrywania swojego potencjału, sprawdzenia się w różnych nowych okolicznościach i, i przede wszystkim, Udowodnienie sobie, że rzeczywiście mogę mogę to zrobić, mogę komuś pomóc, mogę zadziałać, jestem panem swojego losu. Mhm. I dzięki temu też e, e, są takie przypadki, że wolontariusze, e, no, jakby czułem się zdrowsi, czułem się, się lepiej, tak? mniej jest hospitalizacji, zmniejszane są dawki leków i. I tutaj naprawdę polecamy właśnie wolontariat jako taką pierwszą aktywność, tak, żeby, żeby się sprawdzić i zobaczyć swoje mocne i słabe strony. I być może to będzie taki pierwszy krok do późniejszej właśnie kariery zawodowej. Tak jak właśnie tutaj Michał powie co czego wszystkim naszym wolontariuszom życzymy. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać na koniec od siebie. Ja ze swojej strony mogę tylko serdecznie zachęcić widzów do wzięcia udziału w naszym projekcie. Sam zacząłem jako wolontariusz swoją przygodę zawodową. Polecam. Wolontariat bardzo pomaga, stawia na nogi, pozwala uwierzyć we własne możliwości, pozwala poznać nowych ludzi, nowe miejsca i no to jest coś bardzo fajnego. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest gotowy na pójście do pracy, ale już chce zrobić pierwszy krok na ścieżce zawodowej, to wolontariat jest idealnym rozwiązaniem. Dokładnie. A jeżeli, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, to oczywiście zapraszamy na nasz fanpage Aktywizacja poprzez wolontariat. Tam są wszelkie informacje na bieżąco. Będziecie też mogli śledzić nasze tutaj poczynania w projekcie. Dziękuję Ci Michale za rozmowę. E, gościem dzisiejszego spotkania był Michał Ciesielski, asystent wolontariuszy w projekcie aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat. Zachęcamy do e, śledzenia naszych webinariów, e, do e, komentowania, do zostawienia łapki w górze, subskrybowania naszego kanału oraz wsparcia na Patronite. Wszystko to oczywiście w opisie. E, dziękujemy serdecznie i do zobaczenia. Do widzenia.